Nazywam się Marek Krukowski, studiowałem filozofię i filologię polską. To jest wieś i gospodarstwo agroturystyczne, w której mieszka moja rodzina, rodzice, bracia, którzy są czołowymi zawodnikami we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Ja stąd wyjechałem i przeprowadziłem się do Warszawy. Obecnie mieszkam w Wesołej, bo znaczną część środków na utrzymanie swojej rodziny zdobywam grając w teleturniejach. W sumie wygrałem 40 razy. A oto zawodnik, pan Marek Krukowski. Witam. Który numer pan wziął? Pierwszy. Czy to zawsze pan bierze pierwszy numer? Czytam panu pytanie. Czajkowski w Wojewodzie po raz pierwszy wprowadził do rosyjskiej muzyki symfonicznej pewien instrument. Jak się ten instrument nazywa? Mierzymy czas, 2 minuty. To ja może najpierw odpowiem na to pytanie, które zadała pani, otwierając kopertę. Tak, zawsze wybieram pierwszy zestaw, a instrumentem jest czelesta. Brawo! Jeszcze raz będę prosiła publiczność o duże brawa, bowiem pan Marek dzisiaj wygrywa w wielkiej grze po raz 15. A ja zadam teraz panu Markowi pytanie, no troszkę niedyskretne. Panie Marku, fryzura. Czy to jest jakaś ukryta filozofia? Czy to jest jakiś kaprys, jakiś protest? Jak pan pierwszy raz przyszedł w tej fryzurze, to pytali mi się, czy pan statystuje w ogniem i mieczem. No nie, to po prostu spróbowałem w ten sposób. Okazało się, że bardziej się sobie podobam z taką fryzurą. Proszę państwa, ja muszę wszystkim państwu... polecam. Ja muszę państwu powiedzieć, że Marek Krukowski nam się cały podoba. Marek Krukowski jest wspaniałym człowiekiem, o ogromnej, wiedzy. Jeszcze raz brawa dla Marka. 6, 12. Kupuję to! Pani dyrektorka zapytała, kim jest mój tata. Ja powiedziałem, że pracuję w teleturniejach, że często gra dosyć w teleturniejach. Pani dyrektorka powiedziała, że gdyby mój tata mógł przyjść, to żeby przyszedł, bo pani by chciała zrobić z nim apel w roli głównej, żeby się stał bohaterem szkoły. Tata musi wygrać telewizję, inaczej umrzemy z głodu, bo musimy zarobić dużo pieniędzy. Grał już trochę za dużo, bo ja nie lubię patrzeć do lodówki i tam pustko wieje. Pieniądze. Wychodzisz już? Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten Ibn Batuta ile kosztuje? Zaraz pan powie. 42, panie Marku. Oj. To do nowej wielkiej gry? Nie. Dla czystej przyjemności. Nie, może. Może na razie. Jest właśnie zbieraczem wiedzy, a nasz antykwariat najbardziej lubi takich klientów, którzy zbierają wiedzę poprzez książki. Właśnie kolekcjonuje wiedzę. Tu jest 3 pudełka nowego towaru, gdyby pan zechciał sobie popatrzeć.
Mamy stare przekroje, roczniki 50. lata i 40. A ja tam z wystawy chciałem taką Wenecję. Dobrze. Jeden złoty kosztuje. Jeden złoty kosztuje. Do widzenia. Słuchaj, mogłabyś spojrzeć na półkę z książkami? Chodzi mi o Stendhala. Bo ja już sam nie pamiętam, co mamy, a czego nie mamy. Już niedługo wracam. To jeśli to luzem, to wezmę. To troszkę drożej będzie. Myślałem, że wszystkie pan bierze. A, nie, nie. Wszystkie. Bo tylko... No, jak... Najprzyjemniejszą rzeczą w tym wszystkim jest, gdy na tym moim amatorskim poziomie uda mi się stwierdzić istnienie jakichś prawidłowości, których nie wyczytałem, gdy na przykład muzyka kompozytorów, których uważałem za w ogóle różnych, zdecydowanie od siebie, takich jak Bruckner i Czajkowski, ich symfonie z lat 60. nagle ukazały im pewien swój wspólny mianownik. Okazało się nagle, że to po prostu jest coś, co dzieje się ponadjednostkowo jakby, że istnieje pewien wspólny prąd, który ich obu unosi, że coś ich łączy. Staram się być pościągliwa, ale... A twojego daleko. Nie najlepiej mi wychodzi ta pościągliwość. Powinniśmy chyba zacząć myśleć o innym trybie życia. Można w jednej ręce dwa? Bardziej normalny. Czy miejsce na piwa? Może jutro znajdziemy drogę. Najadłeś się? Jeszcze nie wiem. Się okaże za pół godziny. Dzisiaj ludzie zaczynają karierę. Czasami około 50. Podobno. Niektórzy. Więc myślę, że jeszcze nie jest za późno. Na zmiany. Ale to było dużo zalet, bo na przykład bardzo dużo przebywaliśmy razem, co? Jest no jakimś luksusem na pewno, żeby tak ciągle być ze sobą. I dzieci nie miały tego problemu, że nie widywały tatusia. Nawet czasami można powiedzieć, że już tak aż ach, byliśmy nasyceni swoją obecnością maksymalnie, ale to było dobre. Na pewno to było dobre. Tata chce poszukać zbyt trochę fajną muzykę. Trochę rozmieszaną w twojej, ale jest trochę fajniejsza. No to świetnie, to puścił. No większość z tych płyt, które zaczynają się tutaj, sięgają do tematy muzyczne, to płyt prawie nie było na rynku. Musisz na chwilę pójść, dobrze? Obok każdej płyty stoi kilkanaście płyt, których jeszcze nie ma. Jeszcze w silniejszym stopniu dotyczy to książek. Bo... Maciuś, nie, teraz, a potem wyłączę to. Idź, proszę, teraz. Ale tata! Chodź, coś ci pokażę, chodź. W sumie jest no, ponad 3000. Ja trochę gubię się w liczeniu, raz na parę lat próbuję to przeliczyć, ale potem szybko zapominam. Jak patrzę tutaj, to wydaje mi się, że wiem wszystko, ale to przecież... Efekt tego jest może mało istotny, ale sama konieczność wpisania tego... Właśnie nazwałem to encyklopedię. Są to po prostu wszystkie nazwy własne, jakie występują w dziełach Caldwella przetłumaczonych na język polski. Poza tym to jest tak pisane dla mojego użytku. Dla mozolnego wpływania zrobione. No w Wielkiej Grze metodą jest to, żeby się po prostu nauczyć wszystkiego i wszystko pamiętać. Nie można z kolei wiedzieć wszystkiego z wszystkich dziedzin wiedzy. Więc trzeba kombinować. Wiedza potrzebna do wygrania tyle turniejów to nie jest jakaś nadzwyczajna mądrość.
to jest taka prosta znajomość faktów, tak naprawdę. Daleka dość od rzeczywistego rozumienia zjawisk zachodzących, ponieważ o to nie ma jak pytać. 6 będzie pytań, każde za jeden punkt. W którym wieku zobaczono po raz pierwszy mikroorganizmy start? W 17. Dobrze, po wynalezieniu mikroskopu. Może pytanie 10. Bardzo proszę. Kto mawiał, zdechnę ja i pchły moje. Start. Diogenes? Nie. Jan Onufry Zagłoba. O Boże. I oto, proszę Państwa, nastąpiło długo oczekiwane rozstrzygnięcie. Obwieszczam, że zwyciężył pan Marek Krukowski. Panie Marku, oto dla pana czek na 75 tysięcy złotych, zaś dla pani ten oto atlas encyklopedyczny PWN i oczywiście zachowuje... Ja uważam, że czasem część tej wiedzy jest kompletnie nieprzydatna. Znaczy trzymanie takich informacji w głowie jest, przepraszam wszystkich moich graczy przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, jest zaśmiecaniem umysłu. No, nie, inaczej powiem, mojego umysłu byłoby to zaśmiecaniem. Ja widzę, że umysły graczy teleturniejów muszą być karmione, one są zachłanne wiedzy. Także takiej zdawałoby się nieprzydatnej. Najgorsza jest wiedza rozproszona. Encyklopedia to nie jest żadna wiedza tak naprawdę, ponieważ ona ułożona jest w porządku alfabetycznym, a porządek alfabetyczny to oksymoron. To nie ma czegoś takiego, to nie jest żaden porządek, to są po prostu ułożone według czegoś, według klucza, który nie ma nic wspólnego z tym, co jest zawartością encyklopedii. Hasła, no. Z tego się nic nie da zrobić, nie da się przeczytać encyklopedii. W dzisiejszym życiu to żadna wiedza właściwie nie wydaje się przydatna i mam wrażenie, że z dnia na dzień to po prostu przydatność wiedzy w świecie zanika. Przydatna jest umiejętność sprzedawania czegoś, siebie, jakiegoś towaru. Wtedy można sprzedawać siebie jako sprzedawcę tego towaru, właścicielowi tego towaru. No wiedza stała się czymś tak płynnym i tak egzotycznym, jakby nie ma dla niej specjalnie miejsca w nowym porządku świata. Kiedy zaczynałem się uczyć w szkole, to posiadanie wiedzy jeszcze do czegoś mogło prowadzić. W tej chwili naprawdę nie wyobrażam sobie praktyczniejszego użycia jej niż taka zabawa jak ta, którą robię. Mieliśmy przedstawicieli najróżniejszych zawodów, najróżniejszych profesji, od motorniczego tramwajów, przez rolnika indywidualnego, oficera zawodowego, lekarze, prawnicy, emeryci, właściwie wszyscy. Ci ludzie no, mają jakieś źródło utrzymania. Pan Marek bodaj to jedyna taka postać, która postanowiła żyć i utrzymywać się wyłącznie z wygranych w teleturniejach. Jestem tym cieciem czy portierem w firmach komputerowych. I siedzę i czytam, rozumiesz? Tylko herbatkę sobie robię i siedzę i czytam, rozumiesz? No, ale to musiałem pochodzić. Pan Jan Olniakowski. Wielokrotny zwycięzca. Ale pan pierwszy zaczyna, bo w latach 60. Na pierwszym miejscu zdecydowanie była chęć pokazania się w telewizji. No to ludzie przychodzili. Nie odgrywał takiej roli, bo wygrywało się tam. No, ja w Puszkinie jak wygrałem, to jeszcze musiałem prawie 1/3 dołożyć, żeby kupić radziecki telewizor, nie? Za wygraną wielkich grze. No, nastąpił podział ten wewnętrzny, prawda? Tak jak ty, już zdecydowanym jesteś w literaturze, prawda? Historii, czy w no takich tak. tematach. Marek Krukowski od muzyki, czy Krawczuk z Krakowa zdecydowanie przeszedł na malarstwo. Ale dlaczego jest taka rzecz, że te konkurencyjne, komercyjne telewizje, to mają listy tych, nazwijmy, zawodowców i ich zdecydowanie nie dopuszczają do gry, prawda? I dziękujemy panu bez podania powodu. Tych państwa, którzy się nie zmieścili z Rurykowiczów, uprzejmie informuję, że za 30 minut.
30 minut trwa mniej więcej pisanie pierwszego etapu, także osoby z Rurykowiczów, które nie piszą teraz, mają 30 minut jeszcze czasu. A poprosimy fortepian solo na górę, bardzo. Prosimy fortepian solo. To jest widowisko. Ono musi mieć swoją dramaturgię, więc napięcia, taki wykres emocji. Jeżeli wciąż jest ten sam, lub ta sama, przepraszam panie, no to widzowie mogą się poczuć znużeni. I to jest główna przyczyna, dla której trudno żyć wyłącznie z teleturniejów. Tak uważam, ponieważ zwyczajnie tu powiedzą, nie, nie, panu już dziękujemy, tu pani już dziękujemy, pani już się nagrała, pan już dostatecznie wiele wygrał. My chcemy mieć nowych ludzi, nowe twarze. Widz to lubi. Nie było tak wyrównanej rywalizacji. Od początku tutaj, od przyjazdu, odskoczyli od reszty. Może na drugi skok jeszcze to się zdąży skończyć. A ten jeden odżałuje. To drugi dopiero w historii skoczek, który takie coś zrobił. Proszę państwa, teraz od tego skoku bardzo dużo zależy. Szybka decyzja Tainera. Daleko, daleko! Piękny skok. Trudno mi powiedzieć, czy tak dobry jak... Czy mogę czytać już pierwsze pytanie? Pani Alino, słyszy mnie pani? Tak, tak. A pan, panie Marku? Tak. A więc zaczyna. W młodości Erskine Caldwell został zatrzymany przez policję. Za jakie przewinienie, panie Marku? Za agitację na rzecz związków zawodowych. A pani Alina? Podobno za włóczęgostwo. Tak, i to jest bardzo dobra odpowiedź. Zwracam się do autorki pytania, czy można tę odpowiedź uznać. Nie, nie można chyba raczej uznać. Za włóczęgostwo. Panie Marku, pierwszy błąd, ale jak pan wie, to się jeszcze nic nie stało i czytam państwu następne pytanie. Caldwell mawiał, że nie lubi czytać i że ten, kto chce być pisarzem, nie może być zarazem czytelnikiem. A jednak Caldwell czytywał książki tych pisarzy, z którymi razem startował w pracy literackich, takich jak Faulkner czy Steinbeck. Proszę podać nazwiska dwóch innych pisarzy, których często wspominał. Na pewno wspominał swoją koleżankę z dziennika Margaret Mitchell, ale to nie jako wzór literacki, a poza tym no, mógł Sherwooda Andersona. To byli Faulkner, Steinbeck, John Dos Passos i Ernest Hemingway. Natomiast czyli pani profesor nie jest w stanie... No, niestety nie mogę uznać ani jednej, ani drugiej odpowiedzi. Ale panie Marku, to jest już pana drugi błąd. A pytanie dopiero było trzecie. Tego się najmniej spodziewałam. Pania, skoka dama Małysza. Najlepiej by było, gdyby odskoczył, odfrunął, poszybował rywalom. I druga próba Polaka. Marek Krukowski mówi. Słuchaj, no tak, zupełnie poza zasięgiem, ale ja mu nie o tym konkursie. No niestety przegrałem, słuchaj. Także no, się odwleczę trochę. Niestety. Nie wiem, bo jeszcze się będę chyba odwoływał z tego paskudztwa, ale to też nie ma żadnego. No dobra, to pozdrawiam was bardzo i ten trzyma... Dzięki za ten, za wsparcie. To zaczniemy od poszukiwań Caldwella. Spróbuję znaleźć, gdzie
gdzieś w internecie kontakt z ludźmi, którzy się trochę lepiej znają na Coldwellu niż to jest w Polsce możliwe, ponieważ Coldwell... Nie szukasz niczego. Otrzymywanie propozycji, a nie o koszu. Ale propozycje się otrzymuje, jak się czegoś szuka też. Wydaje mi się, że powinieneś po prostu uznać, że było to zajęcie świetne na pewien okres życia, a potem troszeczkę... Jak jest uznanie po angielsku? Po angielsku. Będę musiał pisać po angielsku, a to nie jest język, którym posługuję. No i tam jeszcze drobny fakt, że rodzina potrzebuje czegoś takiego jak pensja co miesiąc. Bo to jest podstawa materialna bytu rodziny, no to dużo kryć. I takie czekanie, wygra, nie wygra, a następna gra za pół roku, a do tego czasu to właściwie musimy no, obywać się smakiem na razie przynajmniej i wierzyć w to, że dobrze pójdzie, to jest straszne. Po prostu masz idealistyczne wyobrażenie na temat tego, jak funkcjonuje praca. No ja przestałam być już wielbicielką takiego systemu, muszę przyznać. Jednym z moich ulubionych teleturniejów miliardzie w rozumie już mnie zdecydowanie nie chcą, więc został mi tylko ewentualny turniej mistrzów, jeśli do takiego dojdzie. No a te turnieje w telewizjach komercyjnych są zdecydowanie przeciwne pojawianiu się w nich ludzi, którzy mogą coś wygrać. W zasadzie wchodzi w rachubę albo telewizja publiczna, albo jakieś głupawe teleturnieje, jakby to nie ciągnie. Ale czy spróbowałeś, czy zrobiłeś wszystko, co mogłeś? Żeby się poczuć użytecznym, nie wiem, dla społeczeństwa chociażby już. Użyjmy tego słowa, trochę wyświechtanego. No to dla społeczeństwa najbardziej użyteczni są chyba samobójcy, bo zmniejszają zagęszczenie. No co to znaczy użyteczne dla społeczeństwa? No nie wiem, na przykład Adam Małysz jest użyteczny dla społeczeństwa, ponieważ dostarcza ludziom szczęścia. Czy ty nie mógłbyś dostarczyć szczęścia paru osobom, nie licząc mniej dzieci? Jako humanista, że tak powiem, może nie tyle z wykształcenia, ile z oblatania. No ale przecież wiele ludzi w tym kraju wie... kim jesteś. Gdyby część z nich się dowiedziała, że chciałbyś coś robić, no to potrzebujesz... To jest wielkie pytanie, czy ja bym chciał coś robić. Jakbym pracował, jeśli miałbym być wydajny, nie wierzę, żebym miał czas na zajmowanie się czymkolwiek innym. Tak naprawdę w tej mierze, w jakiej jednak zajmowałem się innymi rzeczami. Mógł przeczytać parę książek tygodniowo, przyswoić jakiś tam... Jedna pani w tramwaju powiedziała mi, że dzięki mnie jej syn zaczął czytać encyklopedię. Zbyt wiele nieszczęśliwych zbiegów okoliczności ostatnio spotyka mnie w wielkiej grze. Życie stało się bardziej nerwowe, to i eksperci mają mniej czasu na myślenie o tym, jak układają pytania. No choć to byłaby smutna konstatacja, no bo dla nich to zabawa, mi idzie o życie. Nie chcę w ogóle myśleć o tym, że mogłoby być tak, że telewizja ma mnie na tyle dość, że rzuca mi takie kłody pod nogi, w miarę zakamuflowane i zniechęca mnie w ten sposób. Decyduje o tym pani główny ekspert i jakoś... Biorąc pod uwagę to, co ona do tej pory mówiła i to, z czym się stykam tutaj, to myślę, że potrzebna będzie sprawa sądowa, żeby to rozstrzygnąć na moją korzyść. I zaczynam się całkiem poważnie nad tym zastanawiać. Żeby skierować sprawę do sądu. No skoro i tak już nie mam grywać w teleturniejach, jak się to zapowiada, to... Bo ja jednak
mam poczucie, że straciłem 36 tysięcy złotych, które byłem w stanie bez trudu wygrać, jeśli pytania mieściłyby się w temacie. Pytania, które były poza pojedynkiem, były w zasadzie dzieci niełatwe, może tam... Nie wiem, jak ktoś zaczął mówić o mnie zawodowiec, to widocznie się przyjęło, choć starałem się bronić przed tym dziwnym określeniem. Może jest to bardzo piękna idea, jest to kwestia sposobu na życie, jest to kwestia filozofii. Pan Krukowski jest filozofem, ja jestem filologiem i historykiem, z tego pan Krukowski wie lepiej, jaka powinna być filozofia na życie. Ale tak sobie myślę, czy człowiek, który właśnie taką ma filozofię, który sobie spokojnie, prawda, pouczy się, przygotuje się do tej wielkiej gry, który ma dowolną, nieograniczoną ilość czasu do przygotowania się na przykład z tematu Caldwell, życie i twórczość. Czy ten człowiek powinien no tak bezkrytycznie może i tak jakoś może w jakimś sensie niesłusznie zabierać szansę innym? Czy rzeczywiście ta wielka gra też nie powinna być chociaż troszeczkę w jakiejś maleńkiej mierze reglamentowana? To jest moja prywatna opinia. Na pewno nie jest to opinia, którą podzieli ze mną no, wielka gra i w ogóle Telewizja Polska, drugi program. Z jednej strony chciałabym, żeby mój mąż skończył ten rodzaj kariery. Zdecydowanie bym tego chciała. Ale z drugiej strony jest takie poczucie, że stała się... Maciek, no, masz iść na górę, rozumiesz? No, zaistniała jakaś niesprawiedliwość i to powinno być jakoś rozwiązane, żebyśmy nie zostali z taką goryczą na kilka lat. Oczywiście nie o to chodzi, że ja wierzę w jakąś nadrzędną sprawiedliwość, która panuje, ale... Co to w końcu komuś szkodzi, żeby... ta sprawa doczekała się jakiegoś ludzkiego zakończenia? Bo to trochę tak to odczuwam, jakby... Jakby ktoś, nie wiem, potępiał Adama Małysza, że on wykonał ileś dobrych skoków i mu na przykład na zapleczu łamał narty, prawda? Czy tam z jakiejś sprzączki ucinał. To jest coś takiego. Zamiast się cieszyć, że ktoś ma taką głowę, że... Myślę, że kiedyś wróci. Że mu się Warszawa znudzi i wróci do domu. To znaczy w ogóle całe gospodarstwo było podokupowane, żeby wszyscy mieszkali w kupie. Także myślę, że zatęskni. Tu się tęskni. Może to trochę niewygodne, że to rodzina już składająca się z trzech pokoleń, prawda? Jest trochę nas dużo w tym jest, ale my sobie na razie jeszcze nie przeszkadzamy. Także może się tak szczęśliwie ułoży, że nie będziemy sobie nigdy przeszkadzać. Tak. Tylko o tym masz. Wystąpić w Wielkiej Grze, mam komunikat. Otóż najbliższe eliminacje do Wielkiej Gry odbędą się w dniu 17 marca, w niedzielę, o godzinie 11 w telewizji przy ulicy Woronicza 17. Eliminacje odbędą się z czterech tematów. Fauna, mórz i ocean. Wiktor i Gojek. Wychodzisz już? 11.